Moim zdaniem ciała kosmitów znajdują się w posiadaniu rządu Stanów Zjednoczonych. Nie mam pojęcia, czy są one w rękach wojska, czy sił powietrznych, marynarki, czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy może CIA, ale jestem pewien, że po katastrofie latającego talerza, jaka miała miejsce w lipcu 1947 roku w Roswell, odzyskano nie tylko pojazd, ale również ciała. Zdarzały się inne podobne wypadki. Ten był wyjątkowo dobrze zbadany. Pracowało przy tym ponad 100 osób. Dlatego powtarzam jeszcze raz, rząd na pewno dysponuje ciałami kosmitów. 5 maja 1989 roku myśliwce południowoafrykańskich sił powietrznych otrzymały rozkaz zatrzymania nieznanego obiektu, jaki pojawił się w ich przestrzeni powietrznej. Jeden z pilotów wystrzelił w intruza nowoczesny pocisk naprowadzany laserem, zmuszając go do lądowania na granicy Botswany. Na pokładzie UFO znajdowali się humanoidzi, zadziwiająco podobni do tych, których znaleziono w Roswell. Byli niscy, mieli u obu rąk po 3 palce zakończone długimi paznokciami, między palcami mieli fałdy skórne, ponadto szerokie, skośne oczy i szaro-niebieską skórę. Śledztwo w tej sprawie prowadził Anthony Todd, oficer policji z 25-letnim stażem. UFO rozbiło się na pustyni Kalahari. Gdy dotarły tam odpowiednie służby, okazało się, że pojazd nie jest uszkodzony, a na pokładzie znajdują się dwie żywe istoty pozaziemskie. Potem statek wraz z załogą został przetransportowany do bazy lotniczej Wright-Patterson w Ameryce. Informacji tych dostarczył nam południowoafrykański wywiad. Obcych widziałem kilkakrotnie, ponieważ byłem około 100 metrów od ich statku. Statek miał kształt olbrzymiego spotka. Na górze znajdowała się kopuła, w której były iluminatory. Dokoła dolnej części zapalały się na przemian różnokolorowe światła. Poza tym cały pojazd wydzielał jasną poświatę. Do jednego z obcych pomachałem ręką. On odwrócił się i podszedł do mnie. To wydarzyło się w roku 1978. W kwietniu 1964 roku amerykański policjant Lonnie Zamora natknął się na UFO w czasie patrolu. Pojazd wylądował w niewielkim zagłębieniu i stanął na 4 metalowych łapach. Zamora wezwał wsparcie, potem z odległości 200 metrów obserwował stworzenia w białych kombinezonach, które wyszły ze statku. Wyglądało na to, że robiły coś w rodzaju przeglądu swego pojazdu. Zanim przyjechali inni policjanci, obce istoty wróciły na pokład i odleciały. W miejscu lądowania pozostał płat wypalonej trawy i 4 odciski metalowych wsporników. Profesor Hynek, który badał ten przypadek, zapewniał o jego prawdziwości. Na całym świecie wizyty UFO kojarzone są z niezwykłymi przypadkami autopsji bydła. Zwierzęta pozbawione były krwi, ich organy wewnętrzne usuwane były z niesamowitą chirurgiczną precyzją. Pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych zorganizowano konferencję poświęconą tym wydarzeniom. Przewodniczył jej senator i był astronauta Harrison Schmitt. Nie znaleziono jednak wytłumaczenia dla tego zjawiska, wyniki dochodzenia prowadzonego przez CIA zostały utajnione. Problem UFO to zagadnienia ogólnoświatowe. Nic więc dziwnego, że zajmują się nim także Organizacje Narodów Zjednoczonych. W roku 78 i 9 na wniosek Grenady zwołano nadzwyczajne sesje, w których uczestniczyli czołowi badacze UFO. W wyniku obrad państwom członkowskim zalecono badanie przypadków UFO i składanie raportów przed ONZ-em. Poza tym, że wszelkie informacje na temat UFO trzymane są w ścisłej tajemnicy, w wielu krajach powstały organizacje składające się ze sceptyków, którzy nieustannie zaprzeczają istnieniu UFO. W dziedzinie UFO czy ufologii prawdziwy sceptycyzm byłby bardzo pomocny. Niestety mamy tu do czynienia nie ze sceptykami, ale demaskatorami w najgorszym tego słowa znaczeniu, którzy mają niewiele do zaoferowania, poza zarzutami i gołosłownymi proklamacjami. Oni po prostu wierzą, że UFO nie istnieje i wszelkie dowody nie mają dla nich żadnego znaczenia. Mówię to po to, by dokonać rozróżnienia między pożytecznym sceptycyzmem i niezbyt przydatnym demaskatorstwem.
Najbardziej znanym przeciwnikiem istnienia UFO jest Philip Klass, były starszy redaktor pracujący dla Aviation Week i Space Technology. Wielokrotnie podcinałem skrzydła jego demaskatorskim zapędom, ale on nadal publikował nieprzemyślane zarzuty. Chciał mi zapłacić $1000, abym go przekonał, że się myli, i dostarczył mu więcej niż te 10 dokumentów, z jakimi zetknął się w 1953 roku w Białym Domu. A zapoznał się z mikroskopijną częścią materiału zgromadzonego w bibliotece Eisenhowera, która przecież liczy 250 tysięcy stron. I to mu wystarczyło do wysnucia wniosków. Przybysze z kosmosu. Innym rodzajem sceptyka jest Carl Sagan. Studiowaliśmy razem na Uniwersytecie Chicago. Nie mam pojęcia, czemu Carl wciąż podważa istnienie latających talerzy. W jego ostatniej publikacji znalazłem zdanie, że każdy przypadek pojawienia się UFO okazał się albo pomyłką, albo oszustwem. Takie zdanie samo w sobie jest oszustwem, ponieważ we wszystkich opracowaniach na większą skalę możemy znaleźć potwierdzone dowody na istnienie kierowanych przez inteligentne istoty obcych statków kosmicznych. Intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. Świadkami pojawienia się UFO bywają nie tylko prości wieśniacy, ale także ludzie cieszący się wielkim prestiżem. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter wraz z 20 osobami ze swojego otoczenia widział UFO 6 stycznia 1969 roku. Był wtedy gubernatorem stanu Georgia. 17 grudnia 1986 roku pilot japońskiego samolotu pasażerskiego obserwował 3 niezidentyfikowane obiekty latające przez pół godziny. Kapitan Kenju Terauchi, który jest jednym z najbardziej doświadczonych japońskich pilotów pasażerskich, opisał największy z UFO jako 5-krotnie większy od Jumbo Jetta. Obce statki zmieniały swoją prędkość zadziwiająco szybko. Kapitan Terauchi uznał, że muszą pochodzić z kosmosu. Dysponujemy tysiącami zdjęć UFO. Kontrowersyjny pionier badań nad nimi George Adamski sfotografował UFO w latach 50. za pomocą teleskopu. Adamski ogłosił, że spotkał także kosmicznych humanoidów i razem z nimi poleciał w przestrzeń kosmiczną. Sceptycy na wiele sposobów negowali autentyczność fotografii wykonanych przez Adamskiego. Sugerowali, że przedstawiają one czubek odkurzacza albo popielniczkę. Fotografia sama w sobie nigdy nie stanowi ostatecznego dowodu, ponieważ możliwość wykonywania zdjęć trikowych jest praktycznie nieograniczona. Ostatnie lata życia Adamskiego były tragiczne, został powszechnie uznany za oszusta. Te zdjęcia zostały zrobione przez amerykańskie małżeństwo Trentów 11 maja 50 roku. Naukowcy uznają je za jedne z najbardziej niezwykłych fotografii UFO. O palmę pierwszeństwa walczył z Adamskim równie kontrowersyjny Szwajcar Edward Meyer. Krótko po udostępnieniu światu swojej fotografii ogłosił, że przeżył spotkanie z humanoidami. Już wcześniej jednak został obwołany największym ufologiem, oszustem stulecia. Meyer twierdził, że nawiązał kontakt z obcymi, którzy mają przybywać na Ziemię co 11 lat zgodnie z rytmem aktywności plam na Słońcu. Istoty z galaktyki Plejady powiedziały Meyerowi, że obawiają się ludzi, ponieważ nie chcą wprowadzać na Ziemi nowej religii. Fotografie Meyera ukazują 5 różnych typów UFO. Śledztwo w sprawie Meyera prowadzi pułkownik Wendell Stevens z Departamentu Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, który zajmuje się UFO od lat 40. Powstaje pytanie, dlaczego wierzę, że zeznania Meyera są autentyczne, podobnie jak wykonane przez niego fotografie UFO. Muszę przyznać, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia nie tylko z tymi fotografiami, ale ze zdjęciami wykonanymi przez 5 różnych fotografów. Wszystkie przedstawiają statek kosmiczny. W jednym z przypadków 4 różnych ludzi wykonało w tym samym czasie zdjęcia tego samego obiektu. 4 różnymi aparatami i na 4 różnych błonach fotograficznych. Filmy wywoływano w 4 różnych laboratoriach, w 4 różnych krajach.